Siemaneczko wszystkim. Zaczynamy kolejny dzionek. Tutaj mamy jakieś zboże, nie pokopiemy. Tutaj mamy rzepak, też nie pokopiemy. Ale za to tutaj zaczęli nam pięknie kosić. I tam wbijamy na wykopeczki. Także trzymajcie kciuki. Zaczynamy nowy dzień w okolicach Hindenburgów i lecimy z tematem. I proszę bardzo, jest pierwsza znajda na dzisiaj. I pierwszą znajdą jest jakiś, nie wiem co to jest, hart jakiś czy co, jakiś pieseł dziwny, jakiś dziwny zwierz. Pokaż no gębę. O, taki na desce snowboardowej jeździł tutaj. Oj, będzie zapewne trochę wiało, ale mamy jakąś krągłość, także czyścimy na wizji. I czy to monetka jest? Chyba tak, ale jakaś olbrzymia. O proszę, jak się świeci ładnie. Cóż to jest? Wow, to jest coś. Trochę użyję najlepszej wycierałki. Patrzcie, są tu jakieś kształty wychodzą. Kurde, teraz pytanie, czy to aby na pewno moneta jest, ale jest turbo cienkie to coś. Ale kurczę, jakby srebrne wyglądało. Wow, zaraz to ładnie wyczyszczę na mokro i pokażę, co to z tego wyszło. Gwardia idzie. A my mamy coś takiego. To jednak był wisior, bo tu widać uszko na górze. Ale jakiś kurczę, nie wiem, czy nie posrebrzany. Bo w środku na pewno nie jest srebrny, bo to przeszło na taki brąz, ale jest totalnie zjedzony. Co bardzo nie wiem. Nie wiem, co to może być. Wygląda dziwnie. Są jakieś napisy. Securitas. Coś tam. Ale cóż to może być, to nie mam pojęcia. Jakiś wisior duży. Cholera wie co. I wpada nam guziczek. Guziczek czyścioch niestety. Fajny kształt miał. Myślałem, że coś na nim będzie, ale może coś kiedyś na nim było. Tylko, że już się wytarło z czasem. Jest pierwsza monetka na dzisiaj. W takiej oto grudce. Podejmijmy ją. I sprawdźmy, cóż to. O proszę, standardzik tutaj. Czyli dwa fenolki cesarstwa. Dwa fenole. Zobaczmy jego stan. No, stan nie zachwyca, chociaż całkiem. 1875 bodajże. No ale jest pierwsza monetka. I to nie PRL. Także super. Patrzcie, jak go diabłem chyba. Pierwszą warstwę ziemi odgarnęłem i tu akurat coś było. Co to? Ta świeżynka. Proszę bardzo. Dwójeczka. Ja się tu spodziewałem cesarstwa. A tu i nasze są pieniążki. Trochę wygnity, ale będzie do maszyny z kawusią. Patrzcie teraz. Ja myślałem, że to jakiś stopiony ołów. Kurde, a przecieram. Nie wiem, czy widać, czy coś wychodzi. Kurczę, ja się muszę schować jakoś. O, tak będzie lepiej. To jest medal. Medal na całego. Bez szpili. Czemu ja nic nie widzę? Cholera, tak mi się światło odbija. Nic, oczyszczę wam to i pokażę dopiero. Wydaje mi się, że jest to medal za rany. Raczej na pewno, niemiecki. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, jaka znajda. Zajebisty, trochę zjedzony i rozwalony, ale jednak. To jakiś numerek 26 i wydaje mi się, bo to były brązowe, złote i srebrne. Wydaje mi się, że ten był srebrny, bo tu nie wiem, czy widać, ale ta lilia na górze się tak na srebrno błyszczy. Znaczy posrebrzane one oczywiście były, nie srebrne całe, ale tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Jaki kozak. Zajebista znajda. Jest po małej przerwie na piwko i papierosa. Mamy tutaj takiego przylepieńca. Odlepiamy i sprawdzamy, cóż to. Raczej PRL-ik jakiś. Także potrzyjmy. I oczywiście jest to piątal. Pyryly. Nic specjalnego. Także śmigamy z tematem dalej. Patrzcie, co tu się odbywa. Jaka dziura wielka. I tu coś jest już z jakimiś napisami. Trochę to rozgrzebałem, ale jeszcze nie wiem, co to takiego. Zaraz będę podejmował to jeszcze. No, poczekajmy jeszcze chwilę i może wyjdzie samo. Dobrze, że tam przy tej dziurze przyszedł tutaj właściciel pola zobaczyć, jak nam idzie i przekazał mi info, że tam idzie rura kanalizacyjna w tym miejscu akurat. Także cieszę się, bo bym kopał tu 3 dni, a tymczasem kawałek od tej rury wpada guzik i oczywiście standardzik w tych terenach. Sławek też ma jednego i ja też nie mogę wrócić stąd bez poczty konnej. Proszę bardzo, jest konik, jest kółko na dole i jest fajnie. Poczta konna musi być. O, ja tu majdam po tej ziemi. A tu proszę, jak się ustawiła sztorcem. Zaraz ją tu bierzemy na warsztat. Jezu, ja nic nie widzę. I co to? Międzywojnie. Ty już widzisz? Proszę, jak młody widzi ładnie. Ale nic nie widzę ja. A wy coś widzicie? O, teraz widać. Proszę bardzo, międzywojnie, śliczne, 5 groszy. No, oczywiście to. Orła chyba nie widać, ja nic nie widzę totalnie przez ten telefon, bo tak mi się światło odbija paskudnie, że no, ale międzywojnie 5 groszy. Bardzo ładna moneta. Zmiana miejscóweczki na łąkę. I w takim dziurzysku monetka. Monetka o sygnale 9.1, czyli standardowy numer na tym wykrywaczu. Zecisz PRL. Dawno nie było Zecisza. Znaczy w sumie w ostatnim odcinku było, ale... Ale nie, aluminiok. 87 rocznik. Łąka się na razie sprawdza. Jest PRL-ik i jest teraz chyba guziorek. Chyba na pewno jest ucho. Patrzmy, co to za guzior. Wyłazi coś. Ej, to chyba coś ładnego. Patrzcie. Jest orzełek. Jest orzełek. Piękny prusaczek. Potrę go trochę. Ha, ha. Coś pięknego. Ale śliczny guzik. No, to mi się podoba. To jest guzik. W końcu nie kunik, a orzełek. I to jaki ładny. O, jaka różnica. Weszliśmy na łąkę. I potrafią się znaleźć całe łuseczki do Mausera. A na polach to kawalątki tylko. Jest następna monetka. Już ją odsłaniamy. Zobaczymy, co to. O, proszę. 10 fenolków. Oczywiście, ale o dziwo, popatrzcie. Nie jest to pole, tylko łąka. I 10 fenoli ma patynę.
Pierwszy chyba taki, bo zawsze na polach, gdzie jest nawożone, zostaje tylko taka czerwień. Także jest dowód na to, że na łąkach wychodzą znacznie ładniejsze te monetki. Dawać go. Jest kolejny okrąglaczek. Już patrzymy. A, już widać wszystko. Proszę bardzo, zaś dwójeczka. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Dwa fenole wychodzą nam. A, pokaż nosie. Łożeł. Łożeł trochę taki wygnity. Ale dwójka fajna. O, i proszę, już tutaj na tej górce się rozkładałem powoli do podsumowania. Jeszcze przy samej góreczce. Pokaż nosie. Monetka wpadła. O proszę, jakie piękności. Dwa grosiki. Dwudziestolecie międzywojenne. Orełka widać. 27 rok. 1927. Pięknie. Na sam koniec. Ostatni strzał. No i tak. Przyszedł czas na podsumowanko. Wypadło trochę nam tego dzisiaj. Fajne znajdki. Jakieś tam PRL-ki. 2 złote współczesne na piwko. Tutaj piękne guziorki. Znaczy ten nie wiadomo co to jest. Standardowo poczta konna z kuniem. I ten prześliczny cesarstwo niemieckie guziczek. Tutaj ciekawa rzecz, bo kurczę, nie wiem co to jest. Ani tego przeczytać nie idzie. Świeci się jak srebro tutaj na górze. Pod spodem jakby brąz. Ale cóż to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Jakiś wisior taki wielki. Z monetek ciekawszych to 2 razy po 2 fenole cesarstwo, 1 dyszka cesarstwo i 2 monetki 20-lecie międzywojenne, 5 i 2 groszówek. Tutaj jeszcze jakiś Lampard albo coś w tym stylu. I chyba znajdka dnia. Medal za odniesione rany na froncie niemiecki. Bardzo fajny wypad. Super się kopało na takich oto polach. Nie tu, bo tu zasiane, ale tutaj łąka ostatnia. Żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło, zostawcie ślad po sobie i do następnego.